Jesteśmy uczniami zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 w Poznaniu. Chcielibyśmy oprowadzić Was dzisiaj po naszej szkole. Zapraszamy! W Poznaniu powstała w 1975 roku. Jej patronami są Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. W 2013 roku nasza szkoła połączyła się z przedszkolem nr 175 i powstał zespół szkolno-przedszkolny nr 5. Zespół realizuje różne programy i projekty edukacyjne. Nasi najmłodsi koledzy w przedszkolu mogą uczyć się języków obcych, poprawiać kondycję fizyczną podczas zajęć sportowych. Dla uzdolnionych muzycznie proponujemy rytmikę oraz udział w koncertach muzycznych, a dla wytrwałych – grę w szachy. Przedszkolaki mogą rozwijać swoje upodobania już jako uczniowie w klasach od pierwszej do trzeciej. Mają do wyboru klasę teatralną, taneczną, filmową oraz językową. Jest też klasa ucząca kodeksu towarzyskiego. Starsi uczniowie mają szansę nauczyć się biegle posługiwać językiem angielskim, wybierając prestiżową klasę dwujęzyczną. Lubiących rywalizację i chcących podnieść sprawność fizyczną, szkoła zaprasza do klasy sportowej. Szkoła przygotowała też bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Poligloci mogą spróbować swoich sił w kółkach języka niemieckiego i angielskiego. Czy nauka języka niemieckiego jest trudna? Jako nauczyciel języka niemieckiego muszę odpowiedzieć, że nie jest trudna. Język niemiecki jest w końcu z tej samej rodziny językowej, co język angielski. I myślę, że każdy ma szansę nauczyć się tego języka, jeśli tylko chce. Czy prowadzi Pan jakieś zajęcia dodatkowe i co się na nich robi? Właśnie jesteśmy na takich zajęciach dodatkowych. Jest to szkolne koło języka niemieckiego. No i tutaj uczniowie mają szansę doskonalić swoje umiejętności językowe, a niektórzy przychodzą tutaj nadrobić zaległości. Czy każdy może na nie uczęszczać? No, są to zajęcia przeznaczone dla uczniów klas 7 i 8. Ale jeśli ktoś miałby ochotę się na nie zapisać z młodszych klas i uczył się kiedyś języka niemieckiego, no to zapraszam. Czy według Pana warto zapisać się do tej szkoły? No oczywiście, że tak. Już drugi rok mamy klasę dwujęzyczną, co prawda z rozszerzonym językiem angielskim, ale uczniowie uczą się też drugiego języka, właśnie języka niemieckiego. Jest to oferta, klasa dwujęzyczna to jest oferta na pewno dla uczniów, którzy lubią uczyć się języków obcych, tak, są do tego zmotywowani. No ale mamy też klasę ogólną, w której też można uczyć się dwóch języków obcych, przy czym języka angielskiego w mniejszym wymiarze godzin. Klasy dwujęzyczne, 7a i 8a, mają zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego w tygodniu. Nie mają, tak jak klasy ogólne, 3 godzin, tylko mają tych godzin aż 5. Dodatkowo część zajęć lekcyjnych prowadzona jest w języku angielskim, między innymi geografia. Jeśli chcesz zostać aktorem, zapisz się do kółka teatralnego. Dla ścisłych umysłów przyszłych inżynierów szkoła proponuje zajęcia z kodowania oraz robotyki, gdzie można nauczyć się budować i programować roboty. Masz talent muzyczny? Lubisz śpiewać? Przyjdź do chóru. Zajęcia z chóru szkolnego przeznaczone są dla uczniów od klasy 4 do 8 i na tych zajęciach przede wszystkim śpiewamy różnorodne piosenki i pieśni, które są związane z tematyką naszej szkoły, z tematyką roku szkolnego, z tematyką roku kalendarzowego. Śpiewamy różne piosenki, są to piosenki jednogłosowe, dwugłosowe, śpiewamy pieśni również z akompaniamentem fortepianu, ale także innych instrumentach. Natomiast jeżeli chodzi o programy indywidualne, są to zajęcia oparte na nauce gry na pianinie. Czy jest duże zainteresowanie tymi zajęciami? Biorąc pod uwagę liczebność osób w chórze, a jest ich 32,
Myślę, że jest duże zainteresowanie. Trochę mniejsze zainteresowanie jest uczniów starszych, co mnie niestety martwi, mimo że uczniowie klas siódmych i ósmych też pięknie śpiewają. Więc mam nadzieję, że zachęcę ich do powrócenia lub włączenia się do naszej pracy. Jeżeli chodzi o programy indywidualne, są to programy przeznaczone dla uczniów wykazujących uzdolnienia muzyczne i są to programy przeznaczone dla jednego lub dwóch uczniów w roku szkolnym. Nasi najzdolniejsi uczniowie mają szansę pogłębić wiedzę na indywidualnych zajęciach z matematyki lub rozwijać uzdolnienia muzyczne na indywidualnych zajęciach z muzyki. Dzięki zaangażowaniu szkoły w rozwój swoich uczniów, bardzo często zostają oni laureatami w różnego rodzaju konkursach.